No witam serdecznie, drogi widzu, w nowym odcinku na moim kanale. Z tej strony nie kto inny jak Michał, więc zostaw łapkę, 7 łapek w górę, to kolejny odcinek z Bricklixa. Zapraszam Cię na mój serwer Discord, zapraszam na serwery partnerskie. Na 100 subów jest konkurs, na Nitro oczywiście. No i dzisiaj będzie taka jakby... Dzisiaj będzie odcinek, jakby to powiedzieć, po prostu będę asypował taką ciężarówkę, oglądajcie do końca. Nie wiem, czy to się przyjdzie, może być to trochę cringe'owe, niedopracowane. Pierwszy raz takie coś robię. Może być serio cringe'owe, więc się przygotujcie, weźcie sobie herbatkę. No co? No a dzisiaj ze mną jest oczywiście pan... No siema, siema, tu Kaktus. Kaktus. No i oczywiście Garrett Games. Garrett Games. Więc dobra, to my przechodzimy do odcinka. Dobra, więc dostałem zgłoszenie, że mam asekurować jakąś ciężarówkę, która przychodzi, przywozi kasę i złoto na biżuterię. O, widać już, już ją. Więc dobrze. Powtarzam, tu jednostka 71, asekurujemy was. Witamy pana policjanta. Widzę, że dobra maszyna. Mhm. No dobrze. Proszę jechać po prawym pasie, bo jedziemy zgodnie z przepisami. Proszę pana, proszę uważać! Pan ma w ogóle prawo jazdy? Tak, tylko że nie widzę wszystkiego. Przez te okna. Ktoś jedzie lewym pasem. Nie, proszę poczekać. Proszę zjechać na pobocze. Proszę zjechać na pobocze, powtarzam. Centrala. Wóz nie ma rejestracji. Powtarzam, atak na ciężarówkę. No nie, i w ogóle tracę kontrolę. Powtarzam, atak na ciężarówkę. Halo? Gdzie? Nie mam broni! Więc tak, słyszałem, że coś się stało za ciężarówką, którą przywoził wóz jednostka 71. Jadę na miejsce, powtarzam, centrala, jadę na miejsce zbrodni. Oj, wóz mi się zaklinował. Dobrze, odklinowałem wóz. Widzę jakąś ciężarówkę. Był wypadek. No jak ja tu jedzie? Jednostka 71, słyszysz mnie? Zakładnika. Powtarzam. Mam zakładnika. Mam zakładnika. Kto to mówi? Ja. Co za ja? Ja. Tu jest auto jednostki 71. Daj. Ręce do góry. Nie. Ręce do góry. Powtarzam. Powtarzam. Centrala. Zbieg ucieka. Nie mam do centrala. Jednostka 7. Złoto. Jednostka 71 nie żyje. Gdzie mnie wieziesz? Halo. Nie zadawaj żadnych pytań. Dobrze. Kurde. Centrala! Halo! Nie odzywa się centrala. Nie wiem, gdzie oni pojechali, zgubiłem ich. Powtarzam. Centrala, zgubiłem porywacza. Halo, centrala, zgłoście się. To jest centrala, nie odpowiada. Jest źle. Jest bardzo źle. Zakładniko. Kto to mówi? Łączyłem się z naszą centralą. Aż ta, centrala, powtarzam, centrala. Zgłoście się, centrala. Jakie są wasze żądania?
Powiedzmy, że tak 250 tysięcy. Ile? 70 kawałków. Proszę podać swoją lokalizację. Najpierw... Oła! Oła. Powiedzieć, czy spełnicie wszystkie żądania. Spełnimy wszystkie żądania. Nie ma być żadnych snajperów ani helikopterów. Dobrze. Będziecie rozumieć? Rozumie się. No, podajcie tylko... No, na miarę. Halo? Proszę podać na miarę. Centrala, zgłoście się. Nie odpowiadają. Halo? Proszę podać na miarę, inaczej nie spełnimy pana żądań. Dobrze, kurde. Proszę podać na miarę. Lokalizację swoją. Nie mogę tak za bardzo tego określić. Mogę powiedzieć jedynie, że jestem koło farmy. Ale i tak. Jakiej farmy? Kolega ma przyłożoną spluwę do głowy. Proszę wysłać, żeby... Oddam broń, tylko mnie nie zabijaj! Chcę porozmawiać z zakładnikiem. Dobrze, masz go do telefonu. Wszystko... jak się pan nazywa? Zone Done. Zone Done. Moje imię to Zone, a nazwisko to Done. Dobrze. Wszystko dobrze? Tak, tylko że... we mnie celuje. Rozumiem. Uratujemy pana. Strzelę strzałem ostrzegawczym. Nie, proszę nie strzelać. Proszę wysłać swoją lokalizację na moją mapę. O, widzę, że pan już wysłał. Dobrze. To już tam jadę, bez wsparcia. Jest niedobrze. Żadnych helikopterów ani snajperów. Rozumiem. On mnie chyba podsłuchuje. Jest niedobrze. Strasznie niedobrze. Dobra. Nie pamiętam. Pamiętaj o 250 tysiącach. Tak, mam przygotowane. O! Wypadłem z drogi. Nie masz się zbliżać. Zostawisz teczkę, ja zrobimy wymianę. Zostawisz teczkę, podjedziesz, wstawię zakładnika przy teczce, wezmę teczkę, wtedy ty podjedziesz po zakładnika. Dobrze. Chcesz rozumieć? Rozumie się. Dobrze. Wiecie, nie widać jego namiaru. Dobrze, dostałem już ich namiary. Centrala, Jestem uzbrojony w pistolet oraz granat. Rozumiem. Centrala, zgłoście się. Jestem podsłuchiwany. Centrala. O, i jeszcze jedno. Tak? Bez odbioru. Żartowisz jeden, naprawdę. Nie. Czemu mnie zamknąłeś w tym szklanym więzieniu? Proszę zostawić zakładnika. Zostawiam zakładnika. Żyję, więc... Oj, właśnie, jeżeli zobaczę chociaż jeden inny wóz, znaczy nie inny, już to określiły. Dlaczego pan mówi tak dziwnie? Bo mam zakładnika. Proszę się nie wygłupiać. Mam przygotowane 250 tysięcy. Jeżeli zobaczę jakikolwiek helikopter, od razu mówię, że zakładnik staje kulkę. Nie będzie żadnych helikopterów. Ani snajperów. Ani snajperów. Nie będzie. O, właśnie. Policja już jedzie. Jest niedobrze. Tam w samochodzie. Jest niedobrze, bardzo niedobrze. Niby mam podaną lokalizację, ale ona nie jest tak dokładna. A to jeszcze macie szczęście, że nie wziąłem złota. Gdybym wziął złoto, to bym i wziął zakładnika, to by zakładnik już nie żył. Ej, mam dla ciebie internet. Teraz tak? Zastrzelimy policjanta i
Podzielimy się pół na pół. Za rozmowy. Bez odbioru? Dobrze. Co to było? Jak nie zastrzelić mnie? Alo! Odzwijcie się! Nie wiem, czy mogę ci ufać. Zaufaj mi. Dobra. Jestem już oszukamy bardzo blisko. Oszukamy policjanta. Jestem bardzo blisko. Zabijemy go i podzielimy się hajsem z wraków ciężarówki po wybuchu. Oj! Spudłowałem! Czeko, do auta! Nie, spudłowałem! Stać! Kurde, strzelam w koła! Stać! Stać! Nie, jest dobrze, kurde, jak daleko mam auto. Ajajaj. Mam nadzieję, że zakładnik nie zginie, ale słyszałem, że coś zakładnik chce zdradzić mnie. Kurde, nie wiem, gdzie oni pojechali. Mam nadzieję, że zakładnik... Słyszeliście po prostu, nie? A ja wyglądam przez syrenę. Oni gdzieś pojechali tędy. Aż tak, centrala, zgłoście się. Słychać mnie? Słychać i to bardzo dobrze. Podajcie lokalizację. Teraz naprawdę damy wam. Nie mogę ci zaufać. Teraz naprawdę damy. Żadnych snajperów nie będzie. Strzelałeś do mnie. Nie strzelałem. Przy przypadek nacisnąłem spust. Podajcie lokalizację. Dobrze. Musimy się na chwilę zatrzymać, bo muszę się przebrać, by nie wzbudzać podejrzeń. Wiecie, że was słyszę. To mówił zakładnik? Nie. Mam drugiego kolegę. Który jest co? Tak jakby miał powiedzieć... Centrala, mają drugiego kolegę. Dobrze. Podali mi tę lokalizację. Drogę. To ja idę wstać na czatach. To co powiedział? Mój wspólnik. Bardzo podobny głos ma do zakładnika. Wiem, widzi pan, jaki ten świat jest. Proszę nie żartować. To jest naprawdę niebezpieczna. To nie jest zakładnik, to jest mój wspólnik. A proszę, ja chcę porozmawiać z zakładnikiem jeszcze raz. Dobrze. Ale... Aż. Pomocy! Ratuj mnie! Już jadę. Będzie wymiana. Dobrze. A! Szybko. Dobrze. Już jadę. Centrala, słyszysz mnie? Odbiór. On mnie zabiera telefon. Halo. Wszystko dobrze? Więc chyba znasz układ, to nie? Tak, znam. Dobrze. Nie widać was, już jadę tak z 5 minut i nic nie widzę. Musisz jeszcze jechać, jeszcze trochę. Był bardzo podobny głos do zakładnika. Halo. Mówię. Proszę dać mi wspólnika. Nie dam ci wspólnika. A dlaczego? Proszę mi dać telefon wspólnika. Nie dam ci, ponieważ on jest snajperem. Nie mówiliście, że macie snajpera. Chyba takich szczegółów to nie musimy wymieniać. Jakoś my też musimy się wypowiedzieć. Kończę, ruszę jeżeli... cały posterunek, ruszę Polską, żeby ty cię dowieść. Jeżeli nie będziesz do nas strzelał, a nie zrobisz żadnego nieprzewidzianego ruchu, dostaniesz kulkę. Nawet dwie czy trzy. Będę tylko po to, żeby cię zabić. Jeżeli oczywiście, wiesz, nie będziesz trzymał się naszych planów, czy... Pomocy! No. Dobra, siadaj. Gdzie walizka? Walizka? Celuj do mnie.
Masz to walizka. Dobra. Ja wezmę. Dobrze. Proszę wsiadać, proszę pana. Gdzie pan jest? Dobrze. Ja już wsiadam. Aresztuję pana. Proszę pana, Nie, zdrada centralna, proszę pana, zgłoście się, Dobra, robota wykonana. Chodź. Okej. Mam jego bronię. Walizka zapakowana, chodź. Wezmę sobie tylko jego koszulkę. Dobra. Dobra, czarne ubranie, możemy iść. Dostałem informację od bezpieczeństwa, że zabili policjanta, więc jest niedobrze. Ktoś dzwoni. Halo? Halo? Poddajcie się, bo nie macie szansy właśnie. Nie poddamy się. Tak samo mówili tamci, a już dawno leżą. Nie podarowano wam tego. Mam pozwolenie na zabicie was. Poddajcie się i dajcie się i podajcie swoją lokalizację. I chcę, żeby najwyższy wieżowiec mieście, tak w gruzach? Proszę? Chcesz, żeby nie masz takiej mocy. Że najwyższy wieżowiec, tak w gruzach? Nie masz takiej mocy. Też czy nie? Nie masz takiej mocy. Też czy nie? Wiem, że tak jest. Też czy nie? Powiadaj. Wsiadaj szybko, bo jadą! Szybko, chodź, podjedź tutaj i zabierzemy hajs. Uciekaj, bo oni tu są! O, wie! Szybko, jedziemy! Jedź, wiele, szybko! Staj! Jedź! O, wie! Nie, to jest za ciężkie! Nie, to jest za ciężkie! Nie! Wysiadać! Daj do nich, strzelaj! Wysiadać. Jedź! Wysiadać. Szybko, jedź! Nie pomocy! Wysiadać! Ja kieruję! Dobra. Kieruj! Jak? Nie, kurde. Masz lew, nie za... O nie, uciekli. Źle. Bardzo źle. Cię. Dobra, kurde, gonię ich, widzę ich. Tam są. Uciekamy do naszej tajnej bazy? Pytanie. Czy chcesz, żeby... O nie! Obrywałem! Chcesz, żeby ten wieżowiec został wysadzony? Zastrzelę was, poddajcie się. Żołnierzyku, czy chcesz, żeby ten... Poddajcie się, bo to zastrzelę. Wojsko nie jest taka sytuacja. No dobra. My jesteśmy stanowi. Mogę ci tylko jedno zapewnić. Nie jest, nie bądźcie tacy bezpieczni. Nie czujcie się tacy bezpieczni, bo mówię wam, że... Widzę ich. Potrzebne wsparcie. Powtarzam, potrzebne wsparcie. Nie! Moja głowa. Czekaj, odczepię hak. Jest niedobrze. Panie prezydencie, nie znaleźliśmy ich po wielu próbach szukania. Po wielu próbach szukania helikopterem. Po prostu znikli, jakby nigdy nic. Więc proszę o udzielenie większych jednostek. Mówili coś, że mają zawalić budynek, ale nie zawalili, więc
jest na razie dobrze. I poinformowaliśmy inne stany o tym, że mamy uciekinierów. Bardzo niebezpiecznych. Więc dobrze. Żegnam pana prezydenta. Jak widzieliście, to był filmik właśnie do prezydenta. I powiedział, że muszę zrobić wszystko, żeby ich znaleźć i nie zostanę więcej jednostek. Więc muszę sobie sam poradzić z tym oto takim wozem. Kurde, dostałem zgłoszenie, że coś się dzieje pod wieżowcem. Mam nadzieję, że nie robią tego, co mówili. Dobra, i coś mi właśnie mylisz. Kto to mówi? Jak skalkowaliście wojskowe? Wiecie co? Mamy większe ograniczenie, myślcie się. Poddajcie się, i tak nie macie szans. Nie macie. Dobra. Nie macie ładunków, żeby burzyć budynku. Zostało około 1,5 minuty. Chodź. Wyjdziemy na jakieś wysokie mielisce i pooglądamy ten spektakularny wybuch. Jeszcze zostawię wam w naszej wodzie, że odkryjecie 50 dolców. Jakich 50 dolców? Tak, dla żartów. Popatrzymy na wieżowiec. Jaki bardziej widok. Co to za ładunki wybuchowe? Co to za ładunki? Alo! Pierdziele. Tak? Co to za ładunki? Mówiłem wam, że jeżeli nie będziecie nas słuchać. Kurde. Potrzebujemy sapera. Potrzebujemy sapera. 50 sekund. Wam to powiem. Potrzebujemy sapera. Do nierozbrojenia. 30 sekund. 30 sekund macie. 20. 10. I bum. Nie. Wybuchło? O, wybuchło. Ha, i co? Bomba wam nie zadziałała. O! Jeden. Dobra. Chociaż im się nie udało. Dobra. Mam bombę na celowniku. Dobra, odpalam. Ale ładny widok. Wyłnięcie takich... Co się stało? Dora, podjedź po mnie. Dobra. Będę czekał przy garażu. Co tu się stało? Mam policjanta na celowniku. Zdjęty. Dobra. Jadę już po ciebie. Melduje się sierżant Michał Poniatowski. Panie pułkownika, jakie są rozkazy? Masz za zadanie, masz tu ten czołg, masz na zezwolenie na strzały w mieście, bo doszło do zabicia 236 osób. Powodzenia. Zabij ich. Tak jest, panie generale. No, widzowie. Koniec odcinka, więc jak wam się podobało, no strzelcie suba, 10 łapek do góry, to kolejny odcinek z Netflixa takiego. Po prostu dalsza kontynuacja historii. To było troszeczkę dla Beki nagrywane i pierwszy raz to robimy, więc to tak... Pewnie wyszło trochę strasznie cringe'owo i nieprofesjonalnie. Więc zostaw lajka, 10 łapek do góry, to kolejny odcinek z tej serii. Może z tej serii, więc dobra, ja jeszcze przejdę na Discorda i jeszcze oni się pożegnają. Jeden. Zmieniłem zdanie, 15 łapek do góry, to będzie kolejny odcinek. Więc tak. Pożegnajcie się.
Elo. Na razie. No. Do następnego odcinka. No, jeżeli wam się uda. Dobra. I to właśnie, cześć. Jeszcze bym zapomniał dodać. Żadnych spoilerów. Jest cięcie? Jeden. Ej, wspólniku. Jest? W następnej części będzie wielki skok. Więc zostawiajcie lajki do góry, subskrypcje, dzwoneczkę, bo na 100 osób to jest konkurs oczywiście. Do wygrania są fajne nagrody. Ja byłem Michał, to był Geret i Kaktus. Ja żegnam.